Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K23 Universe Mode. Przed nami kolejna część już gali i kolejne oczywiście pojedynki. Będziemy zaczynać od walki tag teamowej o pasy, oczywiście tag teamu, które mają obecnie New Day, i pierwsi wchodzą ich rywale, pretendenci do pasów, czyli oczywiście Angelo Dawkins i Montez Ford, Street Profits. Street Profits wygrali walkę swoją number one contenders i teraz tutaj przez to oczywiście mają tą walkę i mają dużą szansę, żeby zostać po raz kolejny mistrzami tag teamu. Na ich drodze jednak stoją obecni mistrzowie New Day, więc wiemy dobrze, że nie będzie łatwo na pewno, ale to może być właśnie dla nich wielki moment i kolejne mistrzostwo. Zobaczymy, czy dadzą radę to zrobić, czy dadzą radę pokonać swoich dzisiejszych rywali. I pora teraz na mistrzów, na oczywiście dwójkę, która będzie broniła, bo też wiadomo, że nigdy nie wiadomo, która to jest zwykle dwójka. Przedtem na początku bardziej tej serii to Xavier Woods i Kofi bardziej bronili, niedawno Big E i Kofi bronił. Zobaczymy teraz, jakiej rotacji będą tutaj, kto będzie tym razem bronił tych pasów. Będzie to oczywiście walka normal, tak? Nie ma tutaj żadnej akurat stypulacji przy tym pojedynku. I mamy tutaj już trójkę. I jak widać, pasy mają Kofi i Big E, więc można się domyślić, że to oni będą broniącymi, więc oni właśnie będą walczyć. Niedawno dali radę pokonać Heathrow w walce o pasy. Też właśnie Big E był i Kofi. Big E i Kofi oczywiście byli w tym pojedynku, bo Xavier Woods i Kofi walczyli z Heathrow nie o pasy i tam przegrali, więc New Day postanowił, że coś zmienią. I to Big E i Kofi dostali swoje szanse. Big E właśnie, znaczy może tak powiedzieć, że dostał szansę, bo Kofi już był w tych walkach. I zobaczymy, czy teraz ta sama formacja też da radę im ten pojedynek wygrać. Zobaczymy, czy będziemy mieli jednak może nowych mistrzów, bo to też jest możliwe. Street Profits na pewno będą ciężkim wyzwaniem dla oczywiście New Day, więc ciężko tutaj typować przed pojedynkiem, który tag team wygrał, bo to są dwa naprawdę bardzo mocne tag teamy. Tak, wydaje się, że to może być największe wyzwanie dla New Day. Rich i Butch oczywiście ich pokonali o pasy, wiadomo, ale to była jednak walka ladder match. No i też tak naprawdę jednak wydaje się, że Street Profits jest po pierwsze bardziej doświadczony tag team, a po drugie wydaje się, że to jednak jest lepszy tag team niż oczywiście Rich i Butch, więc właśnie wydaje się, że to jednak jest lepszy tag team i to jest większe wyzwanie. I zaczynamy ten pojedynek. Angelo Dawkins tutaj od razu wrzuca w narożnik Kofiego i Kofi znajduje kontrę. I mamy tutaj kontrę od Kofiego, szybki standing dropkick jeszcze. Odbicie szybkie od lin i mamy splash w wykonaniu Kofiego Kingstona. Czy oczywiście ten, który najwięcej walczy tutaj w walkach tak teamowych, bo czy to z Xavierem, czy Bigim, ale Kofi cały czas jest. Więc tutaj jego to doświadczenie, które ma największe z wszystkich, oczywiście najdłużej jest w WWE tutaj z tej trójki, no to pewnie chcą wykorzystywać to, że no to doświadczenie jest naprawdę świetne Kofiego Kingstona, oczywiście jego umiejętności. Każdy z tych trzech ma coś, co ich odróżnia tak naprawdę i dlatego tworzą taki świetny tag team, że każdy z nich jest inny, każdy z nich ma inną taką mega mocną stronę. I dlatego też właśnie czasami do niektórych meczów, na przykład do ladder meczu, wydawało się, że Xavier Woods i Kofi byli lepsi. To byli bardziej tacy, wydaje się, że oni są tacy bardziej, nie wiem jak to można powiedzieć, szybcy, tacy bardziej zwinni niż Big E. A na przykład właśnie takie pojedynki tutaj, takie te bardzo ważne, no to dają oczywiście Bigiego, czyli byłego mistrza WWE, więc warto też takiego zawodnika na pewno dawać w tak ważnych pojedynkach. I mamy zmiany, i to dwie od razu, Montez Ford oraz Big E meldują się w tym pojedynku. Big E nie złapał tutaj Montezza, ale jednak tutaj jest kontra i jeszcze uderzenia, kilka mocnych uderzeń i Montez jednak Ford jeszcze stoi, co? No nie, myślałem właśnie, się tak zdziwiłem, że on jeszcze stoi, a oczywiście tutaj wstaje, nie wstaje, upada teraz, dopiero wstał, kontruje Bigiego i uderzenie od Monteza Forda i kolejne uderzenie, tym razem już Big E ląduje na ziemi. I czy to była kontra? Nie była to kontra, Rock Bottom, taki można by tak powiedzieć, podobny bardzo ruch do Rock Bottom w wykonaniu Monteza. Super kick, nie trafia, za to ta z Big E trafia tym kopnięciem i jeszcze jedno uderzenie i kolejne będzie uderzenie w plecy tutaj Monteza, kolejne takie double handle tutaj widzieliśmy w tym momencie. I jeszcze back suplex, czy to jednak taki back atomic drop można w sumie powiedzieć. Teraz close eye nie trafia i jeszcze Montez Ford atakuje Kofiego. Ciekawe czemu, tak po prostu nagle na niego się rzucił. Mamy zmianę, Angelo Dawkins pojawia się w ringu, Big E wraca.
Oczywiście teraz nie ma jak zrobić tutaj zmiany, bo Kofi jest tam na ziemi. Więc nawet jeśli by chciał, no to nie może po prostu zrobić w tym momencie tej zmiany. Uderzenie teraz w plecy Andrzeja Dawkinsa, tych dwóch bardziej wydaje się, jeśli chodzi o siłę zawodników w tag teamach, bo jednak właśnie Andrzej Dawkins i Biggie to jednak te takie dwa bardziej powerhouse'y, można powiedzieć w sumie tutaj. Jeszcze teraz świetny taki butterfly release suplex, taki troszeczkę bym powiedział. Ależ teraz Kofi znikąd nagle tutaj pofrunął i uratował Biggiego. Choć myślę, że Biggie tak by sam oczywiście zrobił kick out, to i tak to było naprawdę widowiskowe dość, że właśnie nie ma tutaj nikogo i nagle w mgnieniu oka tutaj dosłownie się pojawił Kofi Kingston. Kolejna zmiana, dużo zmian robią Street Profits, to na pewno jest dobra taktyka. I znowu Angelo Dawkins, nie, jednak nie Angelo Dawkins oczywiście, a Montez Ford próbował zaatakować, tam wydawało się Kofiego. Jednak ostatecznie sprawiał, że tutaj Shooting Stara i teraz odbicie od Lin, Biggie z Big Splashem i trafia Biggie, więc teraz oczywiście do tego pora dołożyć Big Ending i to może być Big Ending tego pojedynku dosłownie i będzie Big Ending, niepotrzebnie właśnie zrobiłem to, ale dobra. A jednak nie wchodzi Angelo Dawkins, to jest dziwne. No właśnie to było troszeczkę dziwne, że za późno tutaj Angelo Dawkins się pojawił właśnie. Leg drop jeszcze od tej Biggiego i świetny pozum atak Monteza Forda. Nie trafia z tym Inzigurim. Tutaj ucieka, ale jednak trafia. Myślałem, że to Biggie go pierwszy trafi tutaj. Ale teraz świetny DDT. Zrobił unik Biggie, ale szybko też mu Montez tutaj odpowiedział. I będzie kolejna zmiana. Angelo Dawkins się pojawi tutaj i też Kofi Kingston wraca. Kofi Kingston nie trafia tutaj. I za to zobaczymy Gantrecz Powerbomb od Angelo Dawkinsa. I wypada Kofi Kingston tutaj z ringu. Xavier Woods używa tej swojej tam trąbki. W sumie teraz może to robić, jak go tutaj nie ma. I właśnie Angelo Dawkins, no podobnie jak przedtem Montez Ford, aż teraz to wymagało dużo siły od Kofiego. Jednak Angelo Dawkins oczywiście. To jest zawodnik, który nie waży mało, więc to wymagało dużo siły. Teraz tutaj pozum pin, ale Kofi będzie miał przez to signaturę. To na dobre wychodzi w sumie. Nie trafia tutaj Angelo Dawkins i pora na SOS w jego wykonaniu. Pięknie, ale prawdopodobnie Montez tutaj przeszkodzi. A jednak nie dał rady w sumie na czas, może tak powiedzieć, przeszkodzić w tym momencie. Angelo Dawkins wypada z ringu, Kofi Kingston jednak leci tutaj, ale nie trafia. On oczywiście tylko chyba ma tą animację takiego wyskoku nad linami. To na pewno takie fajne i unikatowe dla niego. I będzie próba powerbombu prawdopodobnie, gdzie to będzie na tutaj, tak, na krawędź ringu, więc zawsze to jest bolesne i jeszcze uderza tutaj ramieniem, w sumie tak bokiem bardziej uderza Kofi Kingston. Angelo Dawkins ma gotową sygnaturę. Jednak wrzuca jeszcze w schody Kofiego. To nie jest dobry pomysł, bo jeśli Kofi nie wróci do ringu, to będzie countout i wiemy dobrze, że wtedy to New Day dalej są mistrzami, więc to nie byłaby najlepsza myśl. Wraca już do ringu Angelo Dawkins, Kofi Kingston, odbicie od Lin i jeszcze świetny splash. Świetnie to zrobił w tym momencie. Kofi nie trafia Angelo Dawkins. Ale za to Trouble in Paradise też świetny unik tutaj od Angelo Dawkinsa. Nie ma oczywiście kontry, to nie była kontra, a unik, więc Kofi dalej ma swój finisher. Świetna kontra i teraz może Trouble in Paradise tym razem trafia, pięknie. Wypada z ringu jeszcze Montez, jest przypięcie, czy to jest koniec tego pojedynku? Tam może być Row Break. Jest Row Break, ale sędzia tego nie widział, więc New Day wygrywają, ale był Row Break. Oj, to może sporo zrobić kontrowersji i na pewno byłbym zdziwiony, gdyby Street Profits nie byliby wściekli i nie domagali się rewanżu, bo oczywiście New Day są mistrzami, ale w jakim stylu właśnie, no to pozostawia trochę właśnie niesmaku na pewno tego zwycięstwa. Wiadomo, że oni nic naprawdę nielegalnego nie zrobili, bo to nie ich wina, to wina bardziej, że sędzia nie zobaczył, ale właśnie no jest to zwycięstwo, ale troszeczkę właśnie tutaj ten niesmak mały, ale mamy dalej mistrzów tych samych, New Day dalej mistrzami i teraz pora na drugi pojedynek w dzisiejszym odcinku. I przed nami teraz drugi pojedynek w dzisiejszym odcinku i pierwszy zawodnik, który zmierza do ringu, jest to Bryan Danielson, którego widzimy po raz pierwszy od Gali Money in the Bank, gdzie to przegrał swoją rewanżową walkę o Pass World Heavyweight Championship, ale dzisiaj ma dość ważny na pewno pojedynek i dość duży pojedynek, bo zwycięzca tego pojedynku one on one, który jest walką no holds barred, będzie walczył o pas przyszłości. Nie jest to określone jeszcze kiedy, ale po prostu zwycięzca tego pojedynku ma zagwarantowaną walkę w przyszłości
opas World Heavyweight Championship, więc nie wiadomo, czy to będzie na następnej gali, czy to będzie na, nie wiem, Royal Rumble, na WrestleMania pewnie nie, ale na pewno ma zagwarantowaną walkę w przyszłości o pas. I pierwszy właśnie tutaj jest, zmierzył tutaj do ringu już Bryan Danielson, który właśnie tak jak już mówiłem, zaczynał sezon jako Mistrz World Heavyweight, potem stracił ten pas i teraz zobaczymy, czy da radę wygrać ten pojedynek i znowu mieć szansę, a jego rywalem będzie Randy Orton. Jeśli chodzi o SummerSlam i o moje, możemy tak powiedzieć, najlepsze jakby wspomnienia, to jest prawdopodobnie możliwe, że jedno z moich jak nie najbardziej ulubione wspomnienie, jeśli chodzi o SummerSlam, odkąd oglądam wrestling, czyli SummerSlam 2013. Bryan Danielson po niesamowitym pojedynku wygrywa z John Cena i w końcu jest mistrzem. Oczywiście wtedy się zaczął ten potężny push Daniela Bryana wtedy, oczywiście, bo to jest Bryan Danielson. I potem, po tym wielkim, niesamowitym momencie, Randy Orton wchodzi z walizką. Wydaje się, że będzie cash-in, a potem wydaje się, że jednak nie. Nagle Triple H robi tego heel turna, można powiedzieć, pedigree na Bryanie. Randy wraca, wykorzystuje walizkę i mamy nowego mistrza. I mamy też wtedy Authority oczywiście zaczęte. Więc no nie ukrywam, że z między innymi z takiego też powodu postanowiłem, że taki pojedynek zrobimy tutaj. Lubię właśnie robić takie niespodzianki, jak na przykład właśnie powroty. Powroty mieliśmy tutaj oczywiście Moxley'ego do WWE i też Wyatta. Tak też oczywiście mamy tutaj właśnie walki, takie też niespodzianki. I właśnie postanowiłem, że taki pojedynek zrobimy, bo tak właśnie już mówiłem, nie ukrywam, że mam super wspomnienia, jeśli chodzi o Bryana Danielsona i Randy'ego Orta na SummerSlam, a tym razem ta walka, właśnie ten moment, który jest jednym z najbardziej legendarnych, bym powiedział, momentów, jeśli chodzi o SummerSlam w ogóle, nie tylko odkąd ja oglądałem, bo to jest na pewno no, moment na lata do zapamiętania. To jak no, wszyscy byli mega, mega szczęśliwi, że w końcu Daniel Bryan jest mistrzem, a potem no dosłownie szok potężny, że nie tylko Triple H robi, no w sumie wtedy tak jakby ten heel turn jakby Randy'ego jeszcze nie był, bardziej to Triple H, a potem oczywiście na Raw, jak już właśnie było Authority i tam Randy dołączył, no to wtedy właśnie to naprawdę zaczęło, ale tak jak już mówiłem, no niesamowity moment, który na zawsze zapamiętam. Jeszcze wtedy byłem oczywiście znacznie młodszy, bo przecież to było 10 lat temu, to jest niesamowite, to jest dla mnie naprawdę nierealne, że to było 10 lat temu, ale pamiętam do dzisiaj, to piękny moment to było, jako oczywiście, że jestem, jako że Randy Orton jest moją ulubioną postacią, to naprawdę był to dla mnie piękny moment i nigdy właśnie nie zapomnę tego momentu, ale teraz mamy walkę, gdzie tutaj jest, ta walka można tak powiedzieć sprawiedliwa, nie jest to taki, nie jest to cash-in, nie jest to nic takiego, tylko normalna walka pomiędzy tą dwójką niesamowitych wrestlerów. I zobaczymy, który z nich wygra ten pojedynek No Holds Barred i który z nich też oczywiście będzie miał tą walkę o pas World Heavyweight w przyszłości. Zobaczymy, z którym też to zawodnikiem będzie. Czy będzie to Cody, czy będzie to Edge, czy może to będzie tak daleko w przyszłości, że to będzie nowy mistrz naprawdę. No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze teraz pora na Knee Drop od Randy'ego i trafia pięknie. Jest oczywiście tak, że właśnie mówiłem No Holds Barred, więc warto coś użyć. Mamy tutaj stół do wzięcia. Więc Randy Orton już ze stołem tutaj i nie trafia w Daniela Bryana, czy właśnie Bryana Danielsona. Jednak dla mnie właśnie jak on jest z WWE, to mi się zawsze Bryan Danielson bardziej kojarzy jako Daniel Bryan, bo ja oczywiście go oglądałem w WWE. Czy weźmiemy, czy ten stół jest czasem, mamy łopatę do wzięcia, więc czemu nie, łopata prosto w twarz Bryana Danielsona i po raz kolejny i jeszcze jedno łopata i jeszcze uderzenie jedno. Dużo, za dużo uszkodzeń praktycznie można zrobić taką łopatą. Świetny teraz taki leapfrog nad wykonaniem, znaczy Randy'ego. Czyli my teraz zobaczymy, jednak nie, myślałem, że zobaczymy jakiś ruch na tej łopacie, a to jednak jest Fallaway Slam. I to bardziej Randy ląduje na tej łopacie. I teraz pora na Orton Stamp poza ringiem. Jeszcze jedno uderzenie. I jeszcze uderzenie. I ostatnie prosto w głowę Bryana Danielsona. I teraz jeszcze oczywiście legendarny ruch, jeśli chodzi o Randy'ego, czyli ten backbreaker. Pora jeszcze na kij do hokeja. Czemu nie? Kij do hokeja też możemy użyć. Jeszcze trafi, nie trafi, aż ten kij do hokeja wylądował w powietrzu i to wysoko w powietrzu. I jeszcze close mamy. Właśnie denerwuje mnie to, gdzie ten stół jest, bo ten stół jest tragicznie ustawiony. Choć teraz jest troszeczkę lepiej i tak, jest teraz perfekcyjnie. Ale teraz to było jednak kontra i teraz, no nie wiem co się ostatecznie wydarzyło, ale szkoda, że tam się nie udało trafić RKO, ale RKO teraz może być trafione i RKO nie ma RKO, jest kontra od Bryana Danielsona i mamy też przypięcie od razu na Randy, który oczywiście wstanie szybko kick out
w jego wykonaniu, ale było blisko. Pump handle nie ma. Nie ma jednak pump handle tutaj. Randy Orton kontruje. Jeszcze teraz będzie uderzenie prosto w brzuch Briana Dinesona i jest finisher dla Randy'ego. Czy tym razem zobaczymy tutaj finisher? Randy podnosi tutaj Briana Dinesona. Czy go podnosi? Podnosi go powoli. I RKO tym razem trafia. Środek ringu. Mamy RKO na Briana Dinesonie. Mamy przypięcie. Mamy jeden. Mamy dwa. Ale Brian Dinesson walczy oczywiście dalej. Resilience użyte w jego wykonaniu. I on walczy dalej. Walczy dalej tutaj. Teraz mamy stół, więc w końcu możemy go użyć tutaj, wziąć go do ringu. Brian Danielson jest tutaj w narożniku. Możemy w sumie zawsze coś takiego zrobić tutaj, tylko czy zdążymy tutaj czasowo? Nie zdążymy właśnie czasowo tutaj. Jeszcze mi zabierasz ten stół, naprawdę, Brian Danielson. Czemu to musiałeś zrobić? Kontra i teraz właśnie może taki sposób to może być dobry pomysł. Dobra i teraz znowu naprawdę jeszcze oczywiście on trafia tutaj, więc to było najgorsze. Szkoda, bo to już było naprawdę fajnie ustawione i pewnie teraz on znowu ten stół przestawi, zakładam, albo coś zrobi. Neckbreaker. Aj, nie udało się skontrolować. Właśnie chciałem ten spot zrobić z takim superplexem z samej góry, ale no właśnie, ciężko to robi z komputerem, ciężko to robi. Choć ten superplex daje, chyba to się może wydarzyć, więc niech tylko do mnie tutaj przyjdzie Brian Danielson. Wrzucamy go tutaj w narożnik. Jeszcze tam kendo stick jest, to ciekawe, ale oczywiście, że kontroluje. Czemu on musi tak wszystko kontrolować? Ale znowu, trafiamy. I znowu Irish Whip i lądujesz. Ja to zrobię. Muszę to zrobić prędzej czy później, ale nie wiem, czy to jednak zrobię w sumie. Znowu kontra. Czemu musi tak właśnie przeszkadzać? Teraz. Może tym razem jeszcze jedna szansa. I chyba ten superplex się wydarzy. Chyba superplex w wykonaniu Randy'ego się wydarzy. I czy będzie superplex na stół z candlestickiem? I czy mamy to zrobione? Mamy tutaj na stół jeszcze z candlestickiem. I jeszcze teraz pora na signature w wykonaniu Ortona. Ależ piękny pojedynek tutaj mamy. Też naprawdę dużo już widzieliśmy, a jeszcze mamy ten pojedynek dalej tutaj, znaczy teraz. Zobaczymy Orton Stampa, jeśli nie Orton Stamp, oczywiście punt kick. Czy będzie punt kick w tym momencie w wykonaniu Randy'ego Ortona? I trafia Orton, punt kick, krew na twarzy Briana Danielsona. Czy to jest koniec? Mamy jeden, mamy dwa i mamy trzy. Punt kick kończy ten pojedynek i to Randy Orton wygrywa to starcie na SummerSlam po raz kolejny. Na SummerSlam to Randy triumfuje nad Brianem Danielsonem, tym razem oczywiście w pojedynku i Randy Orton ma zagwarantowaną walkę o pas World Heavyweight Championship w przyszłości, więc na pewno też tym bardziej cieszy dla Ortona, że ma tą walkę i kto wie, czy zmierzy się ze swoim byłym tag team partnerem, w sumie tak czy tak to może być jego były tag team partner, czy to z Legacy tag team partner w postaci Cody'ego Rhodesa, czy to tag team partner z Rated RKO, Edge, czy może kompletnie inny, bo nie wiadomo jak długo oczywiście będzie Randy czekał, ale w taki sposób kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!